11 czerwca w Cieszyńskim Teatrze odbył się koncert uczniów z Państwowej Szkoły Muzycznej w Cieszynie. Kolejny ważny występ dla szkoły muzycznej, ważny dla uczniów, bo mogą się zaprezentować tutaj w tym pięknym Cieszyńskim Teatrze. To prawda, zrodziła się i utrwala się szkolna tradycja czerwcowych koncertów. Koncertów, które podsumowują rok szkolny. Co roku prezentujemy najzdolniejszych solistów i zespoły. Tak też jest w tym roku. Orkiestry, zespoły kameralne, zespoły smyczkowe. Wszystko to dla rodziców naszych uczniów i dla mieszkańców Cieszyna. Uczniowie, pewnie trzeba byłoby uczniów zapytać, ale przeżywają to wydarzenie, no bo to też jest taka swoista nagroda, że mogą się właśnie tutaj zaprezentować. Tak właśnie na to patrzymy. Niezależnie od tego, czy są to debiutanci, ci najmłodsi uczniowie, czy doświadczeni estradowcy, uczniowie, którzy finalizują naukę w szkole muzycznej, wszyscy jednakowo przeżywają udział w tych koncertach i angażują swoje emocje. Czy jest jakiś motyw przewodni tegorocznego spotkania, tegorocznego koncertu? I ilu uczniów tak plus minus dzisiaj tutaj na tej scenie w teatrze? Motywem przewodnim są wakacje. Cieszymy się, że już za kilkanaście, a właściwie za kilka dni pożegnamy się uroczyście na 2 miesiące. Jeżeli chodzi o liczbę osób bezpośrednio zaangażowanych w dzisiejszy koncert, tak jak powiedziałem, ponieważ prezentujemy przede wszystkim orkiestry i zespoły, to łącznie na estradzie pojawi się, myślę, że około 100 osób. Nauczyciele oczywiście też wspierają, też występują czy towarzyszą uczniom na tej scenie. Tak, od kilku lat nauczyciele włączają się w występy orkiestr i zespołów. Myślę, że jest to wielka nobilitacja dla uczniów. Móc zasiąść przy jednym pulpicie ze swoim profesorem, ze swoim mistrzem, to najwspanialsze, co może na ścieżce edukacyjnej spotkać ucznia. Pan już wspomniał, że motyw przewodni to wakacje. No to podsumujmy ten rok szkolny. Jaki to był dla Was rok szkolny dla Państwowej Szkoły Muzycznej w Cieszynie? Ujmując rzecz w największym skrócie, myślę, że to był dobry rok. Rok, który przyniósł pewne niespodzianki w sensie modyfikacji prawa oświatowego w odniesieniu do szkół artystycznych, ale my jesteśmy zahartowani, odnaleźliśmy się w tym bardzo dobrze i po dobrej rekrutacji, dobrej w tym sensie, że wielu kandydatów zapukało do drzwi cieszyńskiej szkoły, optymistycznie spoglądamy na początek nowego roku szkolnego. No to w takim razie jeszcze zapytam o ten przyszły rok szkolny. Czy jakieś nowości planujecie, jakieś nowe kierunki? Jeżeli chodzi o nowe kierunki, to nie, ale będziemy koncentrowali się na wzmacnianiu i rozwijaniu tych pomysłów, które zrodziły się w ostatnich 2 latach. Czyli przede wszystkim dział muzyki rozrywkowej, muzyki jazzowej. No i stawiamy na kameralistykę. W bieżącym roku szkolnym powstało u nas wiele zespołów kameralnych. Będziemy chcieli, żeby te zespoły zdobywały coraz więcej doświadczenia estradowego i żeby prezentowały się nie tylko na estradzie szkoły muzycznej, ale też na terenie miasta i regionu. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.